Matura próbna 2020, Matematyka, Poziom Podstawowy. Zadanie numer 33. Punkt C o współrzędnej 0,0 jest wierzchołkiem trójkąta prostokątnego ABC, którego wierzchołek A leży na osi OX, a wierzchołek B na osi OY układów współrzędnych. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta, opuszczoną z wierzchołka C, przecina przeciwprostokątną AB w punkcie D o współrzędnych 3 i 4. Mamy obliczyć współrzędne wierzchołków A i B tego trójkąta oraz długość przeciwprostokątnej AB. Współrzędne punktów A i B moglibyśmy stosunkowo łatwo obliczyć. Gdybyśmy znali równanie prostej AB. No bo te punkty leżą na przecięciu tej prostej i osi układu współrzędnych. Niestety równania tej prostej nie da się tak od razu wyznaczyć. Zdecydowanie łatwiej będzie wyznaczyć najpierw równanie prostej CD. To dlatego, że jej równanie kierunkowe. Ma postać y równe a razy x. W równaniu kierunkowym prostej występuje jeszcze współczynnik b, ale ponieważ prosta CD przechodzi przez początek układów współrzędnych, to ten współczynnik b jest równy 0. Do prostej CD należy punkt D oznanych współrzędnych. No i te współrzędne muszą spełniać równanie prostej. Podstawiamy więc wartości współrzędnych, no i liczymy stąd współczynnik A. Dostajemy współczynnik A równy 4 trzecie, no i równanie prostej y równe 4 trzecie x. Z treści zadania wiemy, że odcinek CD to wysokość trójkąta prostokątnego ABC. W takim razie prosta CD, która zawiera ten odcinek, musi być prostopadła do prostej AB, która zawiera podstawę trójkąta. Dwie proste są prostopadłe, gdy współczynniki A z ich równań kierunkowych pomnożone przez siebie dają minus 1. W takim razie, skoro prosta CD ma współczynnik A równy 4 trzecie, to prosta AB musi mieć współczynnik A równy minus 3 czwarte. No, bo 4 trzecie razy minus 3 czwarte daje minus 1. Teraz wykorzystujemy znowu informację, że punkt D należy nie tylko do prostej CD, ale także do prostej AB. Podstawiamy współrzędne tego punktu do równania prostej AB. No, i liczymy wartość współczynnika b. Mamy 4 równe minus 9 czwartych plus b. Do obydwu stron równania dodajemy 9 czwartych. Żeby teraz dodać 4 i 9 czwartych, możemy tą czwórkę zamienić na ułamek, mnożąc i dzieląc ją przez 4, co jest równe mianownikowi ułamka. Mamy 16 czwartych plus 9 czwartych, czyli 25 czwartych. W takim razie równanie prostej AB to Y równe minus 3 czwarte X plus 25 czwartych. Teraz możemy określić współrzędne punktów przecięcia prostej AB z osiami układów współrzędnych. Punkt A leży na osi X, co oznacza, że jego druga współrzędna jest równa 0. Podstawiamy 0 pod Y do równania prostej AB i dostajemy równanie z jedną niewiadomą z pierwszą współrzędną punktu A. Do obydwu stron tego równania dodajemy 3 czwarte X. Następnie obydwie strony mnożymy przez 4 i na końcu dzielimy przez 3. Dostajemy x równy 25 trzecich, co oznacza, że punkt A ma współrzędne 25 trzecich i 0, dalej punkt B ten punkt leży z kolei na pionowej osi Y, co oznacza, że jego pierwsza współrzędna wynosi 0. Podstawiamy pod X do równania prostej AB liczbę 0. I dostajemy y równy 25 czwartych. To oznacza, że punkt b ma współrzędne 0 i 25 czwartych. Zapamiętajmy te współrzędne. No i ostatnia sprawa to długość odcinka AB. W tablicach matematycznych mamy gotowy wzór na długość odcinka. O końcach w punktach oznanych współrzędnych. Wystarczy tylko podstawić wartości tych współrzędnych. W nawiasach mamy wtedy wartości 25 trzecich i 25 czwartych. Przy czym proponuję nie podnosić do drugiej potęgi liczby 25, bo za chwilę i tak będziemy z tego brać pierwiastek drugiego stopnia. W mianowniku pierwszego ułamka mamy 3 do potęgi drugiej, czyli 9, drugiego ułamka 4 do potęgi drugiej, czyli 16. Teraz, żeby dodać te ułamki, musimy mieć takie same mianowniki. No to pomnóżmy i podzielmy pierwszy ułamek przez 16, a drugi pomnóżmy i podzielmy przez 9. Znowu nie wykonujemy mnożenia. Tylko dodajemy te ułamki do siebie, a w liczniku wyłączamy przed nawias 25 razy 25. W nawiasie zostanie wtedy 16 plus 9. Te 16 plus 9 jest też równe 25. Bierzemy teraz wartości pierwiastka drugiego stopnia ze wszystkich liczb w naszym ułamku. W liczniku mamy 5 razy 5 razy 5, w mianowniku 3 razy 4. To jest równe 125/12, co można zapisać inaczej jako 10 i 5/12. Ostatecznie punkt A ma współrzędne 25/3 i 0, punkt B 0 i 25/4, a długość odcinka AB to 10 i 5 dwunastych. Zadanie numer 34. Podstawą grania stosłupa prostego ABCDEF jest trójkąt prostokątny ABC, w którym miara kąta ACB wynosi 90 stopni. Zobacz rysunek. Stosunek długości przyprostokątnej AC tego trójkąta do długości przyprostokątnej BC jest równe 4 do 3. Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC, a długość odcinka SC jest równa 5. Pole ściany bocznej BEFC grania jest równe 48. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Pokażę od razu dodatkowy rysunek z podstawą naszego grania stosłupa. Kąt przy wierzchołku C zgodnie z treścią zadania to kąt prosty. Jeżeli chodzi o objętość naszej bryły, to możemy ją policzyć mnożąc długość wysokości grania stosłupa i pole powierzchni podstawy. Długość wysokości to może być na przykład długość odcinka BE, znaczy krawędzi bocznej BE. Pole powierzchni trójkąta policzymy na przykład jako 1/2 razy AC razy BC. To dlatego, że odcinki AC i BC są do siebie prostopadłe, no więc jeden z nich potraktujemy jako podstawę trójkąta, a drugi jako wysokość. Aby obliczyć objętość, musimy w takim razie obliczyć długości trzech odcinków. Zauważmy, że jeżeli punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie, no to odległości punktu S od wierzchołków trójkąta muszą być takie same, no bo są równe długości promienia okręgu. Akurat długość promienia okręgu znamy, bo w treści zadania jest podana długość odcinka SC. W takim razie długość odcinka AB to będzie dwa razy długość odcinka SC, czyli 10. Za chwilę nam się ta informacja przyda. Wykorzystajmy informację o stosunku długości przyprostokątnych. Możemy to zapisać jako AC dzielone przez BC. Równe 4 dzielone przez 3. Pomnóżmy obydwie strony tego równania przez długość BC no i mamy długość AC równą 4 trzecie razy BC. Ponieważ mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym, to możemy tutaj wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. Odpowiednie równanie można zapisać jako AC do potęgi drugiej plus BC do potęgi drugiej równe AB do potęgi drugiej. Zamiast AC wstawmy tutaj wyrażenie, które przed chwilą żeśmy otrzymali. Podnosimy to wyrażenie do drugiej potęgi i dostajemy 16 dziewiątych BC kwadrat. Żeby wykonać dodawanie potrzebujemy ułamków o tych samych mianownikach, no więc wprowadzamy ułamek 9 16 plus 9 daje 25. No i mamy 25 dziewiątych razy BC kwadrat równe 100. Podzielmy obydwie strony przez 25, pomnóżmy je przez 9. No i mamy BC kwadrat równe 36. W takim razie długość odcinka BC musi wynosić 6. No a jeżeli skorzystamy ze wcześniej policzonego wyrażenia to dostaniemy długość odcinka AC równą 8. Oznaczę długości przyprostokątnych na rysunku. Żeby obliczyć objętość grania stosłupa, brakuje nam jeszcze długości krawędzi bocznej BE. Możemy tutaj wykorzystać informację o polu powierzchni ściany bocznej BEFC. Ta ściana to prostokąt, przy czym my znamy już długość jednego jego boku, to znaczy odcinka BC. Pole powierzchni tego prostokąta to będzie BE razy BC. No i to musi być równe zgodnie z treścią zadania 48. Zamiast BC wstawiamy obliczoną wcześniej długość, czyli 6. Obie strony tego równania dzielimy przez tę długość. I dostajemy długość odcinka BE równą 8. Wstawiamy teraz wszystkie obliczone potrzebne długości do wzoru na objętość i dostajemy 192.